Idziemy dzisiaj obejrzeć opuszczoną wieś o nazwie Bonów, która została wysiedlona w 1937 roku i znajduje się w widłach rzeki Wieprz i Wisła. Sporo brakuje jeszcze, żeby wyszedł z brzegów Wieprz. A, drzewo wydziabane. Wieprz z brzegu, żeby wyszedł. No, Wieprz z brzegu. O, zobacz, widać jaki syf zabiera ze sobą, czyli przybiera cały czas, bo piana przy brzegu. Zabiera brudy z zalanych terenów. Jakiś stary znak graniczny. Jeszcze się uchował. W tej wsi w latach świetności były 63 domostwa i żyło w niej 330 ludzi. Budynki były zbudowane z drewna i pokryte były strzechą. No, w tamtych czasach mało kto mógł sobie pozwolić na murowane mieszkania. Wkraczamy powoli w teren opuszczonej wsi, o czym świadczy ten znak graniczny razem z tym współczesnym. To był kamień przywleczony przez mieszkańców. A tutaj znajduje się tabliczka mieszkańca dawnej wsi Bonów o inicjałach FW, który prostuje pomyłki opisane w tablicy Nadleśnictwa Puławy. Przystanek Alaska. Zmęczyłeś się? Trochę. Chwila przerwy do nabrania werwy. Chwila odpoczynku na kamieniu granicznym. No i zaraz wejdziemy do centrum dawnej wsi. Obszar tej wsi to prostokąt o długości 600 metrów i szerokości 250. I w tym prostokącie mieściło się 63 gospodarstwa. 63 budynki, nie gospodarstwa. Gospodarstw było mniej. Ciekawe, czy sklepy we wsi będą otwarte, kupimy coś do picia. No, przydałoby się coś do picia kupić. Może sklep we wsi będzie otwarty. Podobno były tam dwa sklepy czynne. 70 lat temu. A dlaczego ta wieś została wyludniona? Otóż Wojsko Polskie zdecydowało, że ten teren zostanie objęty poligonem ćwiczebnym. W tym leju nawet woda się zebrała. 2 metry w głąb ziemi dziura. Jaka to musiała być potężna siła takiego wybuchu. Wybudowano w centrum wsi duży kwadrat gabarytami dorównujący dużemu domostwu. Kwadrat był wybudowany z betonu. No i w ten kwadrat piloci starali się trafić bombami, które zrzucali z samolotów. Jeden z wielu lejów po bombach zrzucanych przez pilotów z samolotów, którzy uczyli się trafiać do celu.
i po drugiej stronie pełno takich lejów. Tutaj jeden głęboki, następny. Można zliczyć ich w tym lesie około kilkudziesięciu. Dawniej nie było tutaj lasu, ale jak poligon się skończył, to zasadzili las. Poligon istniał przed II wojną światową. No i po kilkunastu latach zaprzestano ćwiczeń. Teren zalesiono i dzisiaj te tereny są ogólnie dostępne dla wszystkich. Jest i studnia, jaka się ostała, jedna jedyna w tej wsi. Dawniej było ich tutaj sześć. A jest woda w środku? Zobacz. Wiadrze nie ma, ale... A zobaczmy, czy jest woda. Oczywiście, że jest. A jest. Ciekawe, czy czysta. No i jak ta woda? Nie jest pierwszej czystości. Ty masz duże doświadczenie w nabieraniu wody ze studni, bo za młodu mieliście tylko studnię, tak? Właśnie, taką właśnie, podobną na kolby. Woda nie jest za świeża. Nie jest za czysta. Ale nie śmierdzi, przede wszystkim nie śmierdzi, czyli wychodzi na to, że jest dobre. Wypicie. A zimna. No, fajna. Ręce chociaż można umyć. Stary krzyż jeszcze, ale tutaj chyba cmentarza nie było w tej wsi. Bo wieś Bonów należała do parafii Gołąb i prawdopodobnie w Gołębiu chowali ludzi. Tutaj nie było cmentarza. O, lej po bombie. A tutaj obok tablica. Od złej strony podszedłem. Tu mieszkał kozak Stan. Kolejna tablica, tym razem na drzewie. Tu mieszkał kozak Stan. Czyli ta była pierwotna. No a ktoś wybudował sobie tablicę większą. W 60. rocznicę wysiedlenia wsi mieszkańcy wybudowali kaplicę, przy której odbywają się co roku w lato nabożeństwa, w której uczestniczą właśnie mieszkańcy byłej wsi wraz z rodzinami. O, zobacz, tu jest jakiś schowek, nie? Świeczki. Świeczki, myślisz? Coś tu jest. To chyba z tej wsi. Do poczytania. Mhm. A tam szumi tylko las. Do poczytania na miejscu. Mhm. Stare zapiski. W tym dniu, w 97 roku, miejsce odwiedzili mieszkańcy Nowego Bonowa. Stara mapa i miejsce oznaczenia Bonów. A i tu jeszcze są jakieś stare wpisy już na maszynie. Aha, to są odszkodowania, jakie wypłacono poszczególnym mieszkańcom za to, że po prostu musieli opuścić ten gospodarstwo. Zabezpieczamy przed wilgocią podwójne reklamówki. W środku są długopisy, jakby ktoś chciał się wpisać. Ta sosna to na pewno pamięta jeszcze czasy tej wsi. Ze 200 lat ma. No, ma dużo.
obrazek, pewnie jeden, który się uchował z domostwa. Zimna. Oczywiście mieszkańcy wsi dostali odszkodowania, dzięki czemu mogli sobie wybudować nowe domostwa w pobliskich wioskach. No i tak też uczynili wszyscy, więc nikt nie został pokrzywdzony. Oglądamy się, czy kleszczy nie złapaliśmy. Nie masz? Nie. Ciekawe, czy ja mam jakiegoś.